Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji. 6 sesji plenarnych, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów, warsztat oraz prezentacje narodowe i regionalne. To wszystko na najważniejszym ekonomicznym wydarzeniu w Europie Środkowej. Dziś rusza 29. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju. Jego organizatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Europa jutra silna, czyli jaka, to hasło tegorocznego 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Wśród gości trzydniowego spotkania, zwanego często polskim Davos, już tradycyjnie będą przedstawiciele rządów i parlamentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zabraknie także szefów wiodących spółek, ekspertów, naukowców i ludzi kultury. Głównymi tematami forum będą m.in. energetyka, infrastruktura, transport, międzynarodowa współpraca gospodarcza, nowe technologie i cyfryzacja gospodarki. Przed oficjalną inauguracją forum zaplanowano prezentację raportu o gospodarce i polskim społeczeństwie. Podczas spotkania zostaną wręczone również nagrody Forum Ekonomicznego. Pojawiają się spekulacje, że tym razem najbardziej prestiżowa statuetka Człowieka Roku trafi do premiera Mateusza Morawieckiego. Początek obrad o godzinie 12. To była bardzo ważna wizyta zbliżająca nas i potwierdzająca nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Tak o pobycie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce mówił w Polskim Punkcie Widzenia na antenie naszej stacji szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Mike Pence gościł w Polsce z okazji obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wiceprezydent USA Mike Pence rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą głównie o energetyce, bezpieczeństwie czy współpracy wojskowej. Strona amerykańska zwiększy w Polsce ilość żołnierzy z 4,5 tysiąca do 5,5. Podczas spotkania Pence'a z Mateuszem Morawieckim podpisano deklarację w sprawie bezpieczeństwa sieci 5G, czyli sieci telekomunikacyjnej piątej generacji. Ma ona umożliwić 50, a nawet 100-krotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Sieć 5G zrewolucjonizuje nasze życie i to nie tylko życie gospodarcze, ale będzie miało wpływ, ten system będzie miał wpływ na szereg dziedzin naszego życia. Mówił w Polskim Punkcie Widzenia na antenie naszej stacji szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, ważne jest to, by zadbać o to, aby system był bezpieczny. Żebyśmy mieli pewność, że nie będzie wskutek tego żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. No i w sposób naturalny tego rodzaju projekty warto i należy realizować z sojusznikami, a nie z krajami, które potencjalnie mogą być zagrożeniem, czy mogą powodować jakieś zagrożenia. Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zaznaczył Dworczyk. Ważnym tematem była także kwestia zniesienia wiz. To są sprawy zarezerwowane absolutnie dla prezydenta, czy podpisywanie umów związanych z bezpieczeństwem. Ale jesteśmy bliżej, tak? Wystarczy posłuchać komunikatów ambasady amerykańskiej w Warszawie. Jesteśmy zdecydowanie bliżej. Czy zatem sprawa zniesienia wiz zostanie sfinalizowana podczas wizyty Donalda Trumpa w Polsce? Czas okaże. Jednak, jak podkreślał szef kancelarii premiera, sam wiceprezydent USA mówił, że najważniejsze decyzje mają zapaść podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w naszym państwie. Mówił, odwołując się wielokrotnie do słów Donalda Trumpa. To prezydent Stanów Zjednoczonych, który potwierdził zresztą, że odwiedzi nasz kraj w ciągu najbliższych miesięcy, że to prezydent podpisze najważniejsze umowy, to wtedy będą zapadały te najistotniejsze decyzje. Natomiast bez wątpienia wizyta wiceprezydenta była dowodem, że Polska jest strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych i że relacje między naszymi krajami są wyśmienite. Donald Trump przełożył wizytę w Polsce w związku z huraganem Dorian. A teraz o walce z ideologią gender i promocją homoseksualizmu. W wielu samorządach radni proponują przyjęcie deklaracji miast wolnych od ideologii LGBT. Chodzi o ograniczenie promocji zgubnej ideologii gender. Deklarujemy, że samorząd nie będzie ingerować w prywatną sferę życia naszych mieszkańców. Nie damy sobie narzucić wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT. Czytamy w projekcie radnych Prawa i Sprawiedliwości z Leszna. Autorem deklaracji jest Adam Kośmider, wiceprzewodniczący Leszczyńskiej Rady Miejskiej. Uważam, że dzieci od najmniejszych, od pierwszych dni życia do
powiedzmy 12-13 lat. To jest ich dzieciństwo i nie chciałbym im zabierać zabawek, nie chciałbym im zabierać Strażaka Sama czy innych bajek Bolka i Lolka, które chętnie oglądają, i zastępować ich seksualnością, która niestety otacza ich wszędzie wkoło. Deklaracja ma uniemożliwić przedostanie się ideologii LGBT do leszczyńskich szkół czy przedszkoli. Chodzi o zapobieganie organizowaniu w placówkach oświatowych zajęć typu "spróbuj być homoseksualistą", tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości z Leszna i były wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Zależy nam na tym, żeby rodzice wychowujący dzieci w Lesznie mieli możliwość wpływu, wedle jakich wartości wychowuje się ich dzieci. Dziś, żeby puścić dziecko na wycieczkę szkolną, potrzebna jest zgoda rodziców. Natomiast taka zgoda nie jest potrzebna do tego, żeby wprowadzić w program edukacyjny szkoły publicznej treści całkowicie niezgodne z wartościami chrześcijańskimi. Przyjęcia deklaracji miasta wolnego od ideologii LGBT chcieli także radni PiS z Gniezna. Rządząca miastem Platforma Obywatelska takiej deklaracji powiedziała zdecydowane nie. Rada musiała się określić, czy jest za przyjęciem deklaracji, czy przeciw. Określiła się niestety przeciw deklaracji. Można powiedzieć, że koalicja, która rządzi Gnieznem, w jakiś sposób jest koalicją tęczową. Tłumaczy Paweł Kamiński, radny Prawa i Sprawiedliwości z Gniezna. Tymczasem w Poznaniu przyjęto Europejską Kartę Równości. Zdaniem Krzysztofa Rosenkiewicza dokument może także służyć do propagowania ideologii gender. Jest to pewien wstęp do szerszej działalności w zakresie wprowadzania ideologii gender, aczkolwiek to będzie trwało i będzie zależało od tak zwanej koniunktury politycznej w mieście i w kraju. Mimo że w dużych miastach, w których najczęściej rządzi Platforma, nie udaje się zablokować ofensywy LGBT, zbieranie podpisów pod deklaracją sprzeciwiającą się temu przynosi konkretne efekty. Polacy zaczynają się budzić, dowiadują się, czym naprawdę jest ideologia LGBT, mówi poseł Krzysztof Ostrowski. Tutaj jakby stawką jest wychowanie naszych dzieci. Czy my chcemy wychować dzieci w szacunku do kultury łacińskiej, w szacunku do tradycji, do 2000 lat, można ponad 2000 lat już tradycji kultury łacińskiej, szacunku do mamy, szacunku do taty, szacunku do rodziny, czy chcemy jakby te wszystkie wartości wywrócić. W województwie lubelskim w kilkunastu miastach udało się przyjąć deklarację samorządu wolnego od LGBT. Podobnie stało się też w sejmiku województwa małopolskiego, a także w gminie Tuszów Narodowy. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wyklucza przedterminowe wybory, jednocześnie zapewnia o rosnących szansach na porozumienie z Unią Europejską. Wielka Brytania opuści Unię Europejską już za niecałe dwa miesiące. Premier Zjednoczonego Królestwa Boris Johnson poinformował, że rosną szanse na zawarcie unijnego porozumienia w sprawie Brexitu. They can see that we want a deal. Europejscy przywódcy widzą, że chcemy ugody. Widzą, że mamy jasną wizję naszych przyszłych stosunków z Unią, co być może nie zawsze miało miejsce, i widzą, że jesteśmy całkowicie zdeterminowani, aby wzmocnić naszą pozycję. Boris Johnson zapewnił, że nie będzie prosił o kolejne wydłużenie Brexitu. Wychodzimy 30 października bez żadnego ale. Nie akceptujemy żadnej próby wycofania się z Brexitu lub przeprowadzenia kolejnego referendum. Jak dodał, do tego czasu nie ma mowy o przedterminowych wyborach. To mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prowadzone negocjacje w sprawie umowy brexitowej. Wierzę, że uda nam się osiągnąć porozumienie na kluczowym szczycie w październiku. To będzie porozumienie, które Parlament będzie w stanie przeanalizować. W międzyczasie pozwólmy naszym negocjatorom kontynuować pracę. Jednocześnie premier Wielkiej Brytanii chce zrealizować obietnice, które przedstawił kilka tygodni temu. Chcę, by wasze ulice były bezpieczniejsze, dlatego rekrutujemy 20 tysięcy nowych policjantów. Chcę polepszyć opiekę zdrowotną i skrócić kolejki u lekarzy. Obecnie przeprowadzamy 20 modernizacji szpitali. Chcę, aby każde dziecko miało doskonałe wykształcenie, dlatego wyrównujemy fundusze w całym kraju i w przyszłym roku wydamy znacznie więcej zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich. Dzisiaj brytyjski parlament wznawia pracę po wakacyjnej przerwie. Premier apeluje, by opozycja nie głosowała za opóźnieniem Brexitu. U wybrzeży południowej Kalifornii na statku wycieczkowym wybuchł pożar, który spowodował zatonięcie statku.
Służby odnalazły ciała 25 osób. 9 wciąż uznaje się za zaginione. Pożar na statku wycieczkowym wybuchł w poniedziałek o 3:30 nad ranem czasu lokalnego. W czasie zgłoszenia znajdował się on około 30 km od wybrzeża. W akcji ratowniczej brały udział załogi straży pożarnej z dwóch hrabstw i straż przybrzeżna. Załogi straży pożarnej walczyły z pożarem, gdy statek zatonął 18 metrów od brzegu. 5 osób zostało ewakuowanych z pokładu statku wycieczkowego znanego jako The Grape Escape. Te 5 osób to członkowie załogi, którzy znajdowali się na górnym pokładzie i zdążyli wyskoczyć. Pasażerowie nie mieli takiej możliwości. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko i uniemożliwił śpiącym pasażerom reakcję. Do tej pory udało się wydobyć 4 ofiary. W tym momencie możemy zidentyfikować je jako 2 dorosłych mężczyzn i 2 dorosłe kobiety. Działania ratownicze pozwoliły zlokalizować na miejscu dodatkowe 4 ciała na dnie oceanu, w bliskiej odległości od statku. Jednak, jak podkreśla szeryf Bill Brown, działania utrudnia niestabilność wraku. Nie wiadomo, kiedy uda się wyciągnąć ciała ofiar. Będziemy szukać całą noc do rana, ale myślę, że wszyscy powinniśmy być przygotowani na najgorszy wynik. Jednak teraz musimy skupić się na wysiłku. Poszukiwania będą trwały przez całą noc do rana. Nie ma informacji, co było przyczyną pożaru. Według raportu technicznego kontrola statku z 2018 roku nie wykazywała żadnych uchybień, a wcześniejsze usterki były usuwane na bieżąco. Badaniem przyczyn zajmie się specjalna komisja. Władze hrabstwa złożyły kondolencje rodzinom ofiar. Nasze serca kierują się do rodzin ofiar tej strasznej tragedii. Rozumiemy ogromny ciężar, który na nich spoczywa, gdy czekają, aby dokładnie ustalić, co się stało i w jakiej sytuacji znajdują się ich bliscy. Będziemy starali się uzyskać jak najwięcej informacji, najszybciej jak to możliwe. Pasażerowie uczestniczyli w 3-dniowej wycieczce połączonej z nurkowaniem. Poniedziałek miał być ostatnim dniem wycieczki. I to wszystkie informacje na teraz. Kolejne przekażemy Państwu o godzinie 10. Na teraz dziękuję za uwagę i życzę Państwu przyjemnego dnia. Do zobaczenia.